Nazywam się Mark. Na co dzień pracuję, a zresztą nieważne. Życie to winda. Czasami jesteśmy na górze, a czasami zjeżdżamy w dół. Spotykamy ludzi. Tych wesołych i tych smutnych. Tych mądrych i tych niekoniecznie. Są tak różni, a zarazem tak jednakowi. Gdzieś biegną, śpieszą się, rywalizują, wygryzają się nawzajem, jak szczury. Tak, jak szczury. Nie zawsze tak było. A może ja po prostu tego nie zauważyłem. Żyłem jak każdy. Miałem wszystko. Każdy dzień był czymś nowym. Stawiał przede mną nowe wyzwania. Byłem szczęśliwy. Z czasem jednak okazało się, że droga, którą podążam, nie prowadzi do szczęścia, tylko jego kompletnej odwrotności. Było już niestety za późno, żeby się wycofać. Otaczała mnie rzeczywistość, której coraz częściej nie rozumiałem. Wszyscy odeszli. Każdy obrał własną ścieżkę. Pochłonięty pracą i obowiązkami zapomniałem to, co kiedyś było dla mnie oczywiste. Jak to jest być szczęśliwym. Musiałem przejść do przodu. Ślepe podążanie za innymi? Być może. Ale ja dostrzegałem w tym pewien cel. Cel, którego nie widać gołym okiem, ale gdy już do niego dotrzesz, wygrasz. Wszystko się skończy. To trochę jak gra, w której bierzesz udział, a zasad nie znasz. Nikt nie wie, gdzie jest koniec. Po co biegniemy, ale biegniemy. Gdy patrzę na innych, mam wrażenie, że nie pozostało w nich już nic ludzkiego. Nikt nie patrzy pod nogi i za siebie. Lekceważymy innych na naszej drodze. Nasza winda powoli odjeżdża. Jeśli zdążysz wsiąść, jesteś zwycięzcą. Najważniejsze to pozostać tym wszystkim człowiekiem.